wniosku przywitajcie się. Ty dzień dobry. Tak, okej, okay, tak, tak nas dużo dzisiaj. Tak, tak się nie dłużymy. No jest, nie no jest nas. Jeszcze Macku, który chyba jest zmutowany. Nie wiem. Macku. Dzień dobry. Okej, okay, się przywitał. Jeszcze brakuje Rudej, która wczoraj była chyba i nas odpindoliła za coś. Tak. No bo jej loda robię. Krasofona? O ty kur... Chyba ty. No ta coś, nie... ale coś Ruda napisała mi, nie wiem. Jest jeszcze Serdyzioł. Serdyzioł, który próbuje wbić na serwer. Tak, mikro mu nie działa, serwer mu nie działa, kurde, Hiszpania mu nie działa. Chociaż Niemcy nie będą działać. Mam namiot na tym, na dostałnie. I gościnnie jest Senegal. Senegal jest u mnie i... I już sra. No nikt cię nie lubi. Tak. Aha, to... czyli że mnie też nikt nie lubi? Jest moje ciałko, pewnie okradzione. Dobra, nie, wszystko mam. Jak ja nie to słyszę, to ja. Co się dzieje. Moje ciało jest czyste. O luju. Wszystko mogę brać. Maćku. Jak ty strzela? Dobra, no to idziemy tak, idziemy teraz. Fuck. Na... To to. Nie, zginąłeś? Ja. Tak. Boże, wystraszyłeś mnie. Ja go widzę, czekaj. Niech będzie to twoje ciało, to ja z SD tego heada załapię. Kto to strzelał? Chociaż nie. Koleś na Arei i Maćka ja mam to midi. Biegnę na YOLO i tego, idę z... Okej, okay, jest widzę. Przeć. On go na tej Arei zabił? Kij, że straciłem 2 godziny i 4 fragi, ale jest git. To my nagrywamy, czy ze skorpionem? No już to nagrywamy, no poważnie nagrywam to już od... Siemanko, ziomeczki. No, widzisz, że jeszcze Skubany się przywitał na dodatek i jest git. Brakuje tylko Rudej. Dobra, panowie, ja się teraz skupiam. I Xantki, tak, który tak, robi tak, największe o, Ramza plejsy. Został zabity, kto to zrobił? Idziemy zabić ty pana Arei. Tylko rozważnie, bo jak znowu zginiemy, to będzie kłodziło. A gdzie ty padłeś? ATC tam jest dwóch kolesi, ale go uszkodziłem dosyć mocno. A no to ja mam AK-40-157. Co? Czemu nie widziałeś z chyba na M9? A no bo mam MP5. No dobra, niech ci będzie. A? Kurwa, nawet nie widziałem. Nie mogę się skupić u siebie, bo mam lagi. Gdzie mam iść skubany? Za mną. Ale czekaj, gdzie jesteś? Przez ale oni tobą. Są... Mówisz, że na Arei są, nie widzę cię tak? Na ATC. ATC. Nie, ja jestem zaszkodzony, masz shotguna, a drugi jednego nie widziałem, biegną po prostu. Czekaj, nie widzę, jeszcze nie widzę. W którymś z tych stodoły? Nie. Przy pierwszej wieżyczce. Pierwsza wieżyczka. Serio? Ale od której strony? Nie ma nikogo na tym. Dobrze idę, widzisz mnie? Jeden wchodzi do ATC. Ale ja jestem od tej wieżyczce przy ATC zaraz. To chyba do dobrej wchodzę. A czemu tu Lufcik nie żyje przy tej szybie? A ja no nie bo wiem. Mówił, że zabił. Bo to jest moje stare ciało. A, gdzie wtedy, gdzie Nelsona zabiłem i ktoś mi plecy zrobił. Ale tam typów leży przy tym ATC. Ale bym se fragów narobił. No, tam jest Maćku, ja... To ty? No, u mnie shotgun, co weź. Ej, jak wygląda z tym shotgunem, idzie. No wiesz, lepiej żebym się trzymał bezpiecznie, bo kurde, jak mi nagle gościu wyskoczy, to od razu strzelam. Mówisz, że to ja ten... Ja bym nie zemdlał tam, to... Wyszedłeś już skibany z tej wieży? Tak. Idzie teraz? Biegnę do ATC zabić typa. Ja ale w którą stronę żeś pobiegł, widzę już cię, dobra. Uważaj, o kurde, tu... ile ciał, o w dupę. Uważaj, bo to... Ja jestem poza areą, jak coś. Będę mówił wam, czy kogoś słyszę, czy ktoś mi zabił, czy coś, no to spoko. Będziecie mogli się zemścić. Serdyzio Malienfielda powiedział. O, lorneteczka się przyda. Ej, tu jest ciało. A to wezmę Makarowa w takim razie. Tu jest jakieś ciało na tym, Ancord. No nie szczekaj mi tam. Co ja jestem? Jakimś biedakiem, co się boi? Za mną, ScorpioPlay.pl. Wow, skubaniu. Kurwa, to tu tak chujowo. Kurde, już pierwsze 5 minut i coś... O kurde! Ty ktoś z krowy nawala. I tu no. typowa krowa. To działko pewnie. Dobra. A wiesz co jest najlepsze, że ja nic nie słyszę.
Lepiej się ukryjmy w któryś z tych pokoi. Aha. To jest na typa, który nic nie miał. M9 jest SD lepsze? Od Makarowa? Ale chyba wyrwał pewnie. Ja mam lepszy pomysł, Scorpio. Spieprzamy, bo mam CZ-tę. Okej. Okay. Czekaj, gdzie już? Ty mówisz? Ty pierwszy. Nie chcę zginąć. Ja też nie. Kurwa. Dobra. Sprint, Scorpio, sprint, kurde, wybiegaj. Już mam drugą, idioto. Co? Ten zamiast uciekać do wyjścia tam do hangaru, mówię. No i co? Nie ogarniam tego typa. Aha, to za Ray mam uciekać już? Nie, dobrze, biegnij za hangary. A za hangary, dobra. Już idę. Chyba, żeś, chyba że mnie w trolla robisz. Biegnij. Się... O, serce się zalogował! Ale chyba go serdzie. Zaraz wywali! O Jezus! Hiszpański Jezus. Internet tak działa, przykro mi. Ale to... Idę na opuszczony, jak chcesz. No jestem za hangarami i nic się nie dzieje. Co mam robić? Tak. Idź do tej wieży... Jestem szmaty. Do tej wieżyczki mam iść, co byliśmy wcześniej? Nie, no tak, teraz do tej naprzeciwko tej. No ATC. Dobra, widzę. Idę. Biegnę. Serdyzio wbił za 13 razem. Pozdrówmy go. Pozdrowienia. Pierwszy raz. Jej. A to może do tej właśnie mam iść, co? Tu? No nie wiem, ja na niej jestem. O kurwa! Mi się zombie zrespiło. Aha, ja wlazłem do tej drugiej. No to jesteś dobrze, bo ja tu jestem. Aha. A jakiś typ za tobą. Nie, to ty jesteś. Nie widzę cię. No chyba zabiłem typa jako zombie. A to ty. Dobra. A ty chciałeś są jakieś bronie czy nie ma? I co, czekamy tu? Nie wiem. Tak, ale tu możesz klęknąć bez problemu, bo tu przez to cię nie zabiją. Aha, okej. Okay. To fajnie. Ty nawet przez to mierzyć nie możesz. Mm. Ale ja mam CZ-tę, więc zaraz ją wytestuję. Weź wymierz na lagach. Tak. Nie chcę nic mówić, ale świeżak jakiś biegnie koło mnie. Gdzie? Na Ray. Okay. Do wejścia do Ray. Ale ty się tak nie wychylaj, bo cię zabiją przez teksturki. Jest chyba to jest to będę pilnował wyjścia. Nie, to są nie. Tylko postawione, tu respu nie ma. Ale nie ma żadnej broni. Nie wiem, Skorpio, jesteśmy hardkorami, co nie? Pewnie. Wbijamy do środka. Uważajcie teraz z tego kolesia, tego świeżak wbija do Ray, zdejmijcie go. To idziemy. Ale już wbił czy idzie? Wbił. Kurde, no to... Kurwa! Ja pierdolę! Skrowy do mnie napieprza. Z działka, na działku usiadł. No. Ale on jest na wejściu? Tak. Na wejściu, dobra. Okay. A siedzi, przysiaduje cały czas to działko? Już nie. Kurde, no. DMR-a! Jak wejść na to działko? To chcę DMR-a. Na E. Nie wiem, daj skubanemu, bo on wszystko umie zrobić. Każdą broń. Kurde, słyszę kolesia z działka. Fucking ja shit. To ty? Na pewno. No. To ja tu biegnę do ciebie. DMR mam dla ciebie. A gdzie jesteś? ATC ten, ATC lotnisko opuszczone. To ja biegnę w takich białym stroju. To ja. Dobra, wpierdolę. Widzisz? Gdzie on pobiegł? Lufcik. No. Stój. O, czemu nie stoisz? DMR i 40 strzałów. Tego muszę i na tobie jestem. Aha. O, ty, to mam okazję go zabić od tyłu, jak będzie wychodził to... z wieży. To ale ja jestem, ty cieniasie. No to, Luju, zarąbany, miałem cię zabić, prawda? Dajcie, to weźcie tam, wystrzelajcie wszystko. Co jest na wieży? Ja. Idę sprawdzić tam. Dobra, okej. Okay. Dobra, tutaj jest? Nic nie widzę, zaraz idę sprawdzić, bo mam DMR-kę. Kurde, wchodzimy z jednej do drugiej wieży i wychodzimy, bez sensu. Dobra, no, ktoś... No bo musimy iść do środka Ray, tylko że... Ktoś chce DMR, pytam się po raz ostatni. Daj temu, skubanemu.
Sergio, jestem tam na twojej kampie. Pomiędzy areą. Na arei, tam wiesz, Sergio, tam gdzie kampimy. My, profesjonaliście. Gdzie teraz skibany poszedłeś? Do tej wieżyczki, co na początku weszliśmy. Aha. Nie ma nikogo, nie widzę. No wiesz, lepiej się co chwilę przemieszczać po arei, niż stać w miejscu. Ja mam baseballa i ja po piątku de samo. Go nie widzę, jak coś. Ja, widzisz mnie? Widzę cię, chodź tu. Chodź. Idę. Biegniemy do środka. Na sniper healu jest, na sniper healu jest ten typek martwy, więc ktoś musiał kampić na niego z arei i musiał dostać. Kurde, to musimy uważać. Skibany, idziesz pierwszy jako mięsa. To się spotkam, może Sergio da ci tą DMR czy coś, a nie, bo ty Lienfielda masz, to może. To daj skibanemu. Dobra, to ci dam DMR-kę. Oni mogą tu być, rozumiesz? Kurwa. Oni się potrafią kampić na tej arei śmiecie. Dobra, ja tu idę na hardcore z baseballem. Jezu, pierwszy ogólnie raz tu chyba wchodzę. Albo i nie. Fucking shit. Idę na fire station. Jezu. Okay, yes. Ty, ktoś tu biegł. Gdzie, do środka tego? O. Jest tu ktoś. Zajebałem. Nie zajebałeś. Jest, teraz poszło. Dobry, zabiłem. Nice, one. To ty się lecz. Wiem właśnie, morfina, gdzie jest morfina. Miał coś ten typek, czy to był świeżak? SVD chyba miał, bo... Albo Linfielda, nie wiem. Ale nie zabił mnie, to jest miał, co miał to, co my zwykle. Aha. Czekaj, gdzie ja mam morfinę? Jest tutaj. Kurde. Mało mi zabrał, nawet chyba 1000 nie było damage'a. Damage'a. Typek! Gdzie? A to Sergio, kurwa, żeś się mnie wystraszył. Kurwa. Ej, czemu ja nie mogę tego namiotu oblutować? 40 strzałów. O, wezmę jego skrzynkę z narzędziami. Ty, to Lukik. Nie, to nie ja. Fuck! Mikro... skraszował grę. Masz bandaż? O, bandażuj szybko. Dobra, rzuć mi magię do Lienfielda. Dobra, nice. Fucking ja zakładam Lienfielda. Chodź tu, Scorpio. Wiem. Gdzie mam iść? Tu jest taka dziura. A tu, dobra, już. Fucking kurwa. Gdzie mieje się typka? Chodź, Lufcik, do tej dziury tu. Czekaj. Ale cię przerywa, lagi w cholerę. On ma tego. On ma rozjebany internet. Dokładnie. I znowu mam bandit skina. Uważaj, bo jak tu biegną, to nas pozabijają. Dlaczego my nie możemy ich namiotów oblutowywać? Ja pilnuję góry, bo wiesz, mogą od góry wejść. No. To gdzie jesteś teraz? My jesteśmy... W takiej kabinie wentylacyjnej. My jesteśmy poza tym. Ja wiem gdzie. Ja jestem... Czekaj. Jestem z Sergiem poza areą. Kampimy się. Ja jestem na środku lotniska. Masz jakąś inną PM-ę z Cubany? On tu biega. Fuck. Nad nami. Ty faktycznie. Ej, on mnie zabił przez... Co? Przez górę. A, aha. Jakiś Dale. Czemu on cię pocisnął? Z jakiegoś gówna? Przez zamkniętą przestrzeń? Przez umurowany beton? Jakim cudem? A z takim, że to są hakerzy i nic więcej, ja nie gram. Idę na FIFA. Skorpio, idziemy grać. Tak, jasne. I mam zaraz odcinek skończyć. No a co? Dale został zabity. Ja jeszcze przeżyłem. Ktoś go zapierdolił. Kto to, nie wiem. Ja tam biegnę na areę. Biegnij, bo oni się chyba razem ten nawzajem... ten gaz łzawiący chyba teraz. Oni się chyba nawzajem zabili. Albo ten kropkę. Albo ten bomba. Jak chce się. Ej, tu kurwa ciało jest. W tych kciukach.
No to jest moje na przykład i jest tego Nelsona. Chodź tu. Ty ciała. Tak, skubany. Nelson, lufcik. Korpio tam leży gdzieś. Ja przeżyłem jeszcze. Nie wiem teraz jak uciec. Jestem... Nelson i Das. Jestem w bardzo nie... kryzysowej sytuacji. Tam mojego ciała nie ma. Jak teraz... Lufcik, biegnij na arę. To mam czekać tam. Skubany. Ej, nikt nie zlutował tego ammo do MP5. Nie? Nie. Ile tam jest tego ammo? To. No. Mam te ammo. Kolesie tutaj są, on mi się zbudowała klawiatura. Gdzie te są kolesie? Mam inne. Na arei. Ale gdzie? Kurde, padam. Padam. Jasny gwint. Padam, 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 padam. Padam. Oni są na górze. Kurde, po mnie. Na dole. Świetnie. To cię zapierdolił. A, Nelsonidas. Nelsonas. Kurwa, Nelsonidas, ja go czytam. Nelsonas. Dobra, krótka piłka, gdzie cię zabił? W środku arei, a gdzie mógł go zabić? No nie wiem, kurwa. Słuchaj, jaką czwórkę znalazłem. Czekaj, teraz, żeby mi zombie mnie zabiło. Ciekawe, gdzie się teraz zrespiłem, pewnie w LS. Ale żeby mnie zabiję. Dobra. Ja już jestem przy arei. Ma ktoś broń, to jak pozabijam. No to... To nie wiem, kto ma MP5 jako broń. Ja mam ammo do MP5. W moim ciele jest MP5. Wiem, że mam do MP5 100 ammo. A gdzie znajdziesz broń, to przychodź na kciuki. Kurwa! Co cię zabił, zombie? Ty typek. Nie wiem, bo tam było tak ciemno, że ja nic nie widziałem. Jak ciemno? Jest jasno na serwie. Hangarze. Może zombie cię sklepało. Ej, chłopaki. Jakiś typ w gaciach biegnie na arę i się nazywa LOL. Ej, jakiś typ w gaciach biegnie na arę i się nazywa LOL. A to ja go raz zabiłem. No to chyba. LOL 228, to go zabiłem tam raz. No, właśnie na tej arei. Archol, masz jakąś małą broń? Maciek, a ty czemu się nie odzywasz, Maćku? No mówię przecież cały czas. Czekaj, patrzę na ATC. Na ATC nikogo nie ma. Będzie wchodził zaraz, bo jest kurwa syrena. Na ATC zrespiły się itemy właśnie. Maciek, na tym ATC, to znaczy ta syrena oznacza, że się przed respi militarny lud w skrzynce. Typek na wieżyczce! To Maćku, kurwa! Maćku, masz jakąś broń? No on nic nie mówi, kurwa! Shotgun jest w drugim hangarze. Ale dla mnie, czy masz jakąś? Weź się odezwij, a nie piszesz. Macku, mów! No mówię nie. Przecież. No, Terdzie, ty widzisz kogokolwiek na tym ATC? Słyszysz teraz. A teraz? Nadal? Nadal. No to nie wiem. No mam infielda. O, widzę typa. Ja na TC właśnie. Dwóch typa jest. I miał broń, to bym ich zabił. Widziałem ich! A tu ktoś biega w uleku z toporkiem. Kto to? Nie widziałem. Ej, to się nazywa szczęście roku, nie uwierzycie. Patrzę, nie? Typ bije zombie. A zombie zabija typa. I mam broń. O, widzisz, to zyskałeś. Kropka został zabity, ale był LOL i Wolf. Jeden LOL biegnie na arę. LOL 228 jest na tej, na ATC. To leży nie. No na ATC wchodził, nie rozumiesz? Do mnie strzela, ja do niego. O, dodali też wskaźnik tlenu. Widzę go. Oni są w tym brązowym budynku. A w ogóle w tym update'cie 5.8 mega zawarli nowy styl ekwipunku. Chyba zresztą widzieliście nie raz, jak tutaj w tym odcinku. Update'cie to jest teraz Daisy mod 1.2.2 by top GTA.
Dobra, ja ekwipuję M4, bo kur... O, zabił ktoś go. Poza nowym systemem ekwipunku i wskaźnikiem tlenu to chyba wszystko, nie? Nelsona go zabił. Kurde, chłopaki, ja ze dwu, bo ja mam placki ziemniaczane. To idzie, wyżryj je. Chłopaki. Kurwa, ile głupia szmatu jebana. No to jest na nagraniu. Kiepsko będzie. Jesteś, Maćku, cały czas tam na tej wieżyczce? Ziemniaczanki go zabiją za to. Gościu, nie słyszę Maćka w ogóle co chwilę. A, Maćku, nie wiem co on, kurde, odwala. Mów, że coś, kurde. Temu też teraz się mikro psuje, kurde. Dobre. Komu? Macku. Sergio, jesteś na kampie? Ok. Oni uciekali z Arei, tak? Kurwa, to jest trochę chujowe. Ja można zniszczyć związek własnego syna. Ale jak można tak postępować? Idę przez Yolo Bridge. O, Pondo wchodzi. Chodzi, wychodzi, robi co chce. To ciekawe, jebało za ping. O kurde, jaki ping. Ja pierdolę. O, w pizdu. Nie, teraz słychać. Teraz słychać. Mamy za. Nie wiem, jak to robić, to mnie nie słychać. Lel. Na Sniper Hillu mówisz? Dobra, jestem w końcu w LV. Mam próbować go ściągać czy coś? Na tym Sniper Hillu? Lel. To skoro zniknął, to... No, to źle. No. To jest bardzo źle. Kurwa, gdzie on jest? Dobra, będę biegał pod Sniper Hillem. Jak coś, to ci powiem. Sergio, czy coś się dzieje? A, ogólnie jeszcze w tym update'cie to zmienili opuszczone lotnisko, jest dodana taka jakby mini militarka, są hangary. Właśnie jeszcze nie byłem na opuszczonym lotnisku i wiesz co, minę sobie Sniper Hilla i tam pójdę. W których jest resp i jest ATC, na tym ATC właściwie jest militarny resp i znalazłem tam właśnie DMR-kę dzisiaj w tej... No to przejdę się do Sniper, może do opuszczonego, to... Coś tam A. Nie wiem, nie widzę nikogo póki co. Słychać. Słychać cały czas. No, znaczy, widziałem jakiegoś typa biegającego po górach. Tak? No, chyba ty. Nie wiem, czy to ja. Kurde. Fucking shit. To uważaj. Chyba szedł od strony stacji benzynowej, tak podejrzewam. To może ja. Od strony stacji benzynowej to ja prawdopodobnie. No, okej. Pod górami biegałem. To nie. Teraz jestem na Sniper Hillu. Chyba cię widzę nawet. Na, celuj na mnie. Ja cię nie celuję w ogóle. Ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, ja cię nie widzę. No jesteś na tym Sniper Hillu, nie? No, ale nie od przodu. Jestem za. Ale to chyba ktoś tu jest. Mam takie przeczucie. O, to ty? No ja. No to pytałem się, kto tu jest. No to mówię, że ty pewnie. Idę zobaczyć tego z opuszczonego, no.
Ogólnie ekwipunek można edytować, więc też jest fajnie, bo ekwipunek można sobie edytować, tam pokaż. No takie na dole. Chyba mamy też szybkiego wybierania, tak? Nie, chodzi mi o to, że możesz sobie listę ułożyć, jak chcesz mieć rozmieszczone obrazki. Aha. Dobra. To fajnie. Ja się tu jeszcze raz rozejrzę zemki. Okej. Okay. Bo zemki i tak mam widok. To ja to opuszczone zobaczę. Typek! No bez broni to ja nic nie zrobię. Typek, czy to skubany jest? Wątpię, żeby to był skubany. Strzelasz? Zginął! Przeszukam go. Nie wiem. Dobra, sprawdzę, ale to był świeżak. Nie! A Linfield, Magnum, ma plecak, ma Alisa. To już go pije. Czekaj, Magnum. Kurwa, mam takie lagi, że go nie trafi. Ale już miałem, ale dopiero potem widzisz, kiedy wyrwał. No to ładnie. Nie jest źle. Gaz łzawiący, morfinka, zegar, kamuflaż. Nie jest źle. Przynajmniej odzyskałem mniej więcej to, co straciłem. Dobra. Nie jest źle. Zwróciło mi się. Dobra, to ja idę zobaczyć to opuszczone lotnisko. Chyba, że mam być z tobą być pillbox, nie wiem. Bądź ze mną. Dobra, okej, okay. To pilnuję. Patrzymy, może coś tu wychwycimy. Dobra, okej, okay, Pondo został zabity. No to ładnie. Ja okay. Zabiłem Ancorda. To idę dobra. Za tobą. Trochę jest bieda, bo 7 krwi, śmieć mi trafił raz. To chyba mogę ci dać bandaża. Nie bandaż. A nie, apteczkę to... trzeba, bo Bluebaga to... Jak masz? Nie, on nie miał. A Bloodbaga nic nie masz? Nie, to możemy iść do Fort Carson. Dobra, to chodź. Nie, to chodź, idziemy na opuszczone, bo wiem gdzie o. jest. Gdzie cię zabili? Ja właśnie do Arei. Aha. Po krowy byłem. Aha. Wolf zabity. Mówi ten. Sergio? Tak. Mówi, że Wolfa zabił. Nie zabił go. A, nie. 23 minuty. I cały czas ma jednego killa. Coś się dzieje? A Archaik zabił jakiegoś gościa, który miał Linfielda i Magnuma. I sobie wziąłem to. No nie, Pondo. Pondo padł. A wiecie co, jestem na Arei, nie? No my jesteśmy teraz na opuszczonym, właśnie patrzymy jakie zmiany. Na też po tym update'cie i kurde całkiem inaczej to wygląda. To nie jest ten sam opuszczony co kiedyś. No to jest jak jedna wielka militar. To jest teraz prawdziwe opuszczone Northwest o, Airfield. Teraz to robi wrażenie. Dobra, ja myślę, że powinien ten Bloodbag tu jeszcze być, bo żebym go tu wyklepał. Ty Sergio prawdopodobnie lufcika zabiłeś. Prawdopodobnie, tak obczają. Chyba, że to Wolf. Jest tu więcej budynków? Jest. To ja przeszukam następny. Dobra, będzie się nie ma lornetka. A na górze budynku też coś jest? Nie. Biegną nie. na opuszczone. To biegną typy na opuszczone, mówi. Aha. To gdzie się mamy skampić? Piłki. Nie wiem gdzie się skampić, ja spróbuję jakoś obkrążyć, żeby... No idę za tobą. Żeby oni mnie nie rozpierdolili. No to wiesz, masz jeszcze mnie. Mogę im też... A co z lufcikiem jest, czy go nie ma? Quiggy. Nie
nie idziesz górą? Ja krążam tak, bo oni mówił Sergio, że oni na opuszczone szli, ale ja kurwa nie wiem. By lepiej krążyć. Dobrze. Biegnę, pójdę na przód Arei, czy coś, obczaić jak tam sytuacja. Mhm. Ja jestem na środku Arei. Faktycznie, tak trochę cię klatkuje. No klatkuje, jak to biegasz? Ostro. No gościu, mnie ostro klatkuje, mam 17-15 FPS-ów. Ale mam nadzieję, że już niedługo będzie lepszy komp. No. No to nie będzie już źle, już mamy pół godziny materiału. Nie wiem, czy widziałeś, jak zabijałem tego typa, ale... Nie, właśnie to nagrałem. Znalazłem ujęcie tego. Akurat słyszałem, jak strzelałeś, to wykorzystałem szansę i to nagrałem. Jak zabijesz tego Ankorna jakiegoś tam... Wiadomość lufcika z Dajna i blablabla, chuj w dupę skubanemu, coś tam. Ja, chyba jego starej, kurwa. Chyba lubi w dupę. To się dziwka pierdoli na każdym, kurwa, rogu. Gdzie trafiłeś tego? Gdzie tego typa tyrałeś? Aha, lufcik już kończy. No to tak? Pożegnaj się ładnie. Cześć. No to jo. Cześć. Gdzie on jest na tym wejściu? Nie widzę. Ej, na kciukach. Nie było nikogo na kciukach. Sergio. O, Sergio został zabity, lel. A gdzie padłeś? Gdzie padłeś dokładnie? Ja widzę te ciało. Nie widzę cię właściwie, ale jestem na wieżyczce, więc... Gdzieś Archaik poszedł? A tam jesteś, idę. O, w dupę. Idę tam. O, za ludki! Woohoo! Na manie kara. Obok marketu cię zabili. Czyżby Arfa... No, pamiętam, no. Dobra, lufcik już poszedł, się pożegnał z YouTube'ami. Tam na opuszczonym lotnisku, tam przy... Na tej górze dostałem od pleców. Strony marketu? Wiedział, kurwa, gdzie to dokładnie było. A chodź, gdzieś ty mi zniknął? W tym magostownie. Aha. Market obok kurczaka. No zniknąłeś mi nagle. Jak ci mogłem zniknąć? Szedłem za tobą trochę niżej i nagle mi zniknąłeś. Nie wiem. Ciężko ci to wytłumaczyć. Aha, dobra. Rozglądam się tutaj na wejściu na rynku, nie widzę. Kurwa, szmaty mają tam namiot. No wiem, że mają tam namiot. Mam tam iść? A wiesz co najlepsze, jak teraz Archol od ciebie dostanę, to ci łeb rozwalę. Spróbuj strzelić do tego typa, co wybiega na przed wejście do Arei. Ja też wybiegam przed wejście do Arei. Lol. Tak. Ja nie jestem, ja jestem na... jestem... Ja się będę zaraz próbował kampić. Chwilę. Mam Lienfielda, to może coś ugram. Dobra, dobra. Na działku nikogo nie ma. To tak. Sergio, jestem na Gostownie, tak? I potem gdzie dalej? Masz MP5 skubany? Nie, ale mam CZ-kę. Ładnie, skubany. Kurwa, bo bym dał ci te 100, o, widzę cię. Aha. Idziemy do kurczaka. Jakiego kurczaka, o co mu chodzi? Co? Jaki kurczak? Masz, zrobisz lepszy z tego użytek. O! 30 strzałów. O kurde. Nie no. 31 właściwie. A chcesz jakoś zbiąć? Skibany, czekam na ciebie przy wejściu. Idziemy razem. Ja mam Enfielda. Jak coś, to będę czekał przy wieży. Tej najbliższej. Też powiedziałeś, że wolę lepiej walczy mi się z Lee. No, ale... to czytaj. Jak idziemy do kurczaka, Archol. No. Trzymając się polnej drogi, masz górę po prawo.
No. Jak idziesz do Ghosta na kurczaka czy polnej drogi, no to idziemy tędy. No to tu są. Po tej prawej, co on mówił. No prawa, tak? Dostałem! Za nami, za nami, za nami! Jak za nami, czy przed nami? Za nami, DMR-a! Jak za nami? Nad nami, za nami. Dobra, gdzieś... widzę go! No, nad nami gdzieś. Chyba wieża. Tylko nie wiem, która. On mnie strzelał. Ale ja nie wiem, gdzie on jest. Po no. tej stronie. A po tej nie, bo bym je zdjął. Ja widziałem go, wychylił. Zabiłem Lola. Ładnie. No to chyba jeszcze jeden jest. Nie, to była CZ-a, to był on. To DMR ja dostawałem, Wolf jeszcze. Słyszę, plecy mi wali. Gdzie ty jesteś, na tej górze? Tak. Nie wiem, która to strona była. Idź w stronę Arei, jak idziesz. Jak coś, to ja też tam biegnę mniej więcej. To jest taki, wiesz, taki... nie wiem. Zostawił mało krwi, ja mam 3K krwi. O kurde. To cień. Tej DMR-ki. A ja go nie widzę. Ja się skampiłem w jakimś budynku i obserwuję centrum Arei. Lol, wyszedł, jestem obok. Sergio, chodź tutaj na ten taki róg. Archon, biegnij do tego rogu. Jakiego rogu, ziomek? Ja jestem na tej łączonej. Jestem pod tą łączoną górą. Było za mną, gdzie to kurwa było? Będę wchodził do środka Arei. Nie wiem, czy ktoś tam jest. Ktoś mnie flankował od tyłu. Perkunas wszedł. Ale to nie on. Dobrze, mówiłem, też Maciasz tam siedzi. Kurde, zaraz pewnie dostanę. Dostałem! Fuck. Gdzie? Jest pod tą górą łączoną. Też przez chwilę pomyślałem, że to skubany, kurwa. Pod tą górą łączoną, uważaj, ma MK. Pilnuję namiotu w środku Arei. Dobra. Jestem na tej górce, ale nikogo nie widzę. Pod tą górą łączoną, co jest taka przerwa, co jest taki łuk jakby, no nie wiem, co na górze, masz górę taką... Jak no tak, idziesz... jestem pod tym i go nie widzę. Był tam, bo ja tam dostałem. Ja kurwa myślałem, że to ty skubany. A widzę go... Widzę twoje ciało. No właśnie. No i ja tam dostałem, tam gdzie moje ciało. Podobnie ubrany jest, tak samo jak ty, kurwa. Tylko chyba ma Coyota Deserta moje założonego, ciało, bo taki wielki, jasny, szary plecak. No i ma M-kę, więc musisz uważać. Magnuma mogę wywalić w sumie. Chore, latam po tym, nikogo nie... Perkunas 25 kili. Co? Kiedy? Ciekawe, kiedy idzie, to nabiję. 4 godziny to. Ciekawe, kiedy tyle on to zrobił. A ty rali jak chcieli. A mnie właśnie ten Wolf zabił. Jak tego Wolfa nie... A jest Wolf, no jest na serwie. Kurwa. A skąd mam wiedzieć? Nie, dupa jazda. Cały czas biegam po całym Ghostownie, po brzegach. No ja dostałem, no ja nie wiem, może uważaj, może on wszedł na tą górę, nie wiem gdzie... Sergio, każdym... dobra. Ten idiota spadł. O Jezu. Widzę go! Widzę! Siedzi na kamieniach, szmaciarz na czarno ubrany. Masz się... No. Dokładnie, to on. Ja już tam biegnę. Teraz powinienem się... Gdzie jesteście? Ja... Ghost Town. Aha, Ghost Town. Wiesz, od Arei idziesz cały czas prosto przez góry tam. Od wyjścia z Arei głównego. Aha, idziesz dobra. Cały czas prosto przez góry i tam masz Ghost Towna.
Derdzia zabił. Wiem, bo ja strzelam do niego, on do mnie. Ale ja już mam strzał w CZ. Sprawdzam jeszcze areju. 40 minut już ma odcinek, bo lubię. Sporo trochę. Siedzę. Pani! Traciłem. Go. Uważaj, bo on ci może robić, on może zejść do ciebie. Bo on ma MK. On mi pocisnął zemki. To. Możemy jeszcze wyjść, jak nie myślę. No, bo on gra na kompie. Nie ma laptopa przy sobie, żeby... No tak! Nie. No to jestem w pizdzie. Tak jest. Złamałem sobie nogę. Masz morfinę na 100%. No mam. Ale masz... ej, ten Wolf żyje czy nie żyje? Bo żyje jego... cały czas! Z jakim krajem ja widzę jego ciało? To widzisz ciało Sergio widocznie, bo... Ale nie, tam gdzie tego typa rozwalałem, jego ciało leży. Oha. Może ten... A ten typ miał DMR-ę przecież. Czy to Wolf miał DMR-ę, nie wiem. On mówi, że w ciele Sergio były ACZ-amo. Ano, nie wiem. Nie, ja tam próbuję dojść do tego. Mam tam iść? Tak, idź tam, w razie czego mu pomożesz. Okej, okay, to wychodzę już zaraz za raj. Już masz Lienfielda. No tak, tylko że on mnie to wykorzystał jeszcze. Ja idę jeszcze raz na ten, na... zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie ma. A nadzieja. Może jakieś 1014 czy coś. A kurwa, wyjebałem te 1014. Nie, jest w twoim ciele cały czas. Dobra, zaraz tam przyjdę. A te śmieci mają tu namiot! No, może teraz w namiocie siedzieć gdzieś. A nie, na tej skale mają namiot. Nie wiem, jak on na nią wlazł. Kurwa, nie da się na tą skalę. No na pewno mają namiot. On ma Emkę. Emki nie miał z tego. Chyba, że on wziął ją z tego. Z ATC. Ale jak tam wejść? Teraz to trzeba, kurna, go spróbować zaciukać. O, co na moich pięknych oczach się zrespiło. Mr. Helicross, zobaczymy, co w nim jest. O, liczę, że krowa. Liczę, że krowa, ale pewnie opening będzie pusty. Opening Helicross, a tu kurde Messi. Derek AUG, ale zawsze coś. No kurwa, AUG mam. 84A. Dobra, mam... 5 minut. To nic nie ma. Dobra, no lepszy rys niż nic, szczerze powiedziawszy. Szczerze powiedziawszy, gdzieś mi uciekł ten typ, a nie będzie. Kurwa, mogę cię ugadać, jak ci się skończyła jakaś szybka... Mam 25 pestek do tego. A, to jeszcze okej. Okay. Do M4, tak? Tak. Ja chyba myślę, że on chce mi zrobić plecy z tego, co myślę, ale idę mu, ja mu zrobię plecy. Musisz chwilę poczekać, żebym cię mógł wspomóc. Zaraz tam z Sergio i Scorpio powinni przyjść. Chciał mi zrobić plecy. Plecy zrobiły go. Kurde, oczywiście złą górę wybrałem. No to jest centralnie to, jak masz... tak praktycznie na wprost od tego od... Nie wiem, teraz jakbym grał na normalnym MTA, to bym nie ogarnął mapy. O, już widzę chyba teraz. To jest taka wieża też? Jaka wieża? Ładno. Na górze jest jeszcze taka postawiona wieża. Wiem, że w Ghost Townie musi być jeszcze jakiś namiot. Ja to czuję. Bo ja widziałem jeden namiot, w którym była, uwaga, manierka. A ja wiesz, że wiem, że jest tam namiot w tej górze, co tak ciężko było mi się dostać. Tak? I coś tam czuję, że będzie namiot. On tam musi być, ten śmieć. Sergio, tak? Lol. Sergio tam się dostanie, Sergio to taka małpa.
On lubi się wspinać po skałach. Zabiłem Lola. No to jeszcze... No to on teraz powie... Może powiedzieć temu. No tak, tylko że mi się pestki skończyły. Ja mam auga 80 ammo. Sergio, ja im wszystko zajebię. Ale nie chcę nic mówić, ale Sergio wie, jak się szuka namiotów. Nie, no ja wiem, że on wie. Ja wiem, że on wie, bo wie. Bo że wie. Ty wiesz. Że ona też wie. Chociaż nie chcę ci tego tłumaczyć, bo jesteś tak kurwa głupi. Pozdrawiam pana Tuziaka. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Tum, tum, tum. No jestem tum, najdłużej tum. I nikogo nie widzę. Jest what the fuck? I się połamałem. Ja też. Pożyć morfinę. Niosę morfinę dla kogoś. Nie, jeszcze mam te dwie sztuki morfiny, to spokojnie. A to ja się jeszcze nie połamałem. A to jest ten ghost town z taką anteną satelitarną? Nie. Jaki ghost town? Ghost town? Który to jest? No to jest takie miasteczko. To jest takie miasteczko, jak idziesz od Arei, od wychodzisz z Arei Główny, wysiem, idziesz tam. To jest taka mini wioska? To. Tak, tak, tak. A no tak, kur... Jest taki cmentarzyk. Taki cmentarzyk, a tam widzę się widzę tą fontannę jeszcze. A o, ten żyje jeszcze? Widzisz... Makarow. Ży, ten żyje, wyjść. Czekaj, widzisz tą fontannę? Tak. No to dawaj, to ja tu jestem. Czekaj, muszę tylko z góry zejść, bo żebym szedł górami zamiast... Nieważne. Zaraz tam będę. Jako się nie zjeb, jak idiota. Cicho, no. Nie chciałbym tego zrobić. 5 minut grania i mam więcej niż niektórzy. Ha, 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 ha. Ja. Wiesz, jakby krowa, bo chociaż nie, wolę auga. Za auga mi się zajebiście strzela. Tu. Dobra, już będę szedł do tego ghost towna. Augi zajebisty. Dobra, to idziesz do tego ghost towna, czy mam czekać na ciebie? No idę i ty, kurde, muszę. Bo ja jestem jakoś... tutaj na tej fontannie. Czekaj, muszę znowu bezpiecznie zejść. Dobra, idę już. I zaraz tam będę. Ghost town czy fontanna? Ty widzę, fontanna, widzę kogoś. Na górze taki? Nie, przy nie, fontannie. No to ja jestem. Okej, okay, widzę. I schodzę. Dobra, come on. Jakby tu przejść, żeby tu się nie wystawić? A dobra, jolo. A tu się nie wystawisz nikomu, bo tu nikt nie żyje. Ale gdzie ten wolf siedzi? Nie wiem, wiem, że na skałach siedział, a potem... Zabity! Jakiś? No wolf. I dobrze. Sergio go zabił! O kurde. Szkoda, że to się nie nagrało. Smakarowa go pocisnął! Tym zemką! Dostał no! Ale proszę pani, my wygraliśmy wojnę! Secesyjną jeszcze! A pani narzeka na ziemniaki. Moja mama narzeka na ziemniaki. Tak, a my tu wygrywamy wojnę. To już mają po namiotach, tak, śmiecie. Tak. A teraz zakradamy wszystko. Teraz jeszcze czekamy, aż tu LOL wróci. Okej, okay, to ja go zabiję. LOL przecież zginął, zabiłem go przed chwilą. No ale wróci tu. Właśnie, to ja go zajebię. Tu leży DB Sergio i ma CZ-ty Magnetolansa. Hardko z niego, kurde, hiszpan rąbany, brat litra. A tu leży pillbox, 100 pestek. Pillbox? Skąd masz wirnik? Mówiłem ci, że cały czas mam wirnik. Mówiłem to przed nagraniem, mówiłem to w godzinie 18. A ma ktoś MK? Ja mam auga. 84 strzały. Nie mam MP7. Nie, bo... A, chociaż MK jest silniejsza, masz śmieciu rację, że tak powiem. No przecież masz napisane coś silniejsze. 200 zabiera aug. A ten, a MK3 550. 5. A AK2 990. A jest... Tak zabijesz i tak zabijesz. Jest tego. Wykres obrażeń dla każdej broni. A MP5 ile daje? No przecież wiedziałem, że ten wolf tu zginął, że go zabiję. Nie, on... Wiedziałem, jego... że... Ej!
Kto? Tu biegnie Pillbox, a tu za nim biegnie Scorpio. Tak. Tak. Ja plecak! Się. Plecak! Nie interesuje mnie to jaki, ale plecak! Plecak, nie interesuje mnie to jaki, proszę o plecak! Kurde, już 50 minut. To plecak, nagrywamy plecak, to? Plecak, ta, plecak, plecak, cały czas to nagrywamy. Cały czas to się nagrywa, to się kameruje! Tu ten smród zginął. Od... Ja wam mówię, że zabiłem Wolfa. Że się wykrwawił na tej górce. No, a potem go Sergio zabił. Wy kurde jesteście jacyś normalnie inni. O. Nie ma za co. Alispak, dziękuję mój Alispak. No, mam pustą manierkę, świetnie. Ochlać mi się chce. Co? M4A. Podkradnę ci worek, Serdyzio. A mogę ci wrzucić do ciała? Nie, nie mogę ci wrzucić do ciała, jak tutaj jest. Kto tu przyszedł? You want to get ugly? A teraz gdzie mogą być namioty? No właśnie. Sergio go czuje. Gdzie wcześniej go zabiłeś, tego Lola? Lola? Tu? No. I gdzieś tam go zabiłem. A tam się kampił ten ciecz, co się wykrwawił od mojej CZ, a wy mi mówiliście, że on żyje. Gdzie, tam? Tak, na tych kamieniach on leży. Dobrze, mówiłem, że go zabiję. Ja to czuję. A wiem jak tam... Nie wiem jak tam wejść. Wiem! Ma namiot. Uważajcie, żeby się nie zjebać. Ja się zajebiście kamufluję, taki muzułmanin. Tak, typowo. Mam namiot pod ten wiatrak, zapraszam. Okej, idziemy. Jestem pod tym wiatrakiem, bo cię tak lubię, że przybiegłem tam. 36 AK. Gdzieście poszli? 27 SVD, 14 DMR. A gdzie on jest niby? I przy wiatraku jest namiot? Czy ciało bardziej? Nie, wiatraku. To gdzie wy jesteście? To ty widzę, że to jakiś dyżurny namiot. Dyżurny? A, to może coś tu jeszcze? Serio? O Jezus, ile broni. Dobra. Pokaż. Odsuń się. Czekaj, bo może zobaczyć, czy jest większy. No jest, odejdź. Tu mamy namiot? O kurde. Kamuflaż. Tam. Pakuloty. Dobra, to tak, to bierzemy to wszystko. No zostaw mi coś! Daj przestań się pluć! Ja sobie założę tego... Kojota nie zakładaj, kojoty bierzemy do bazy. Sergio chce bloodbaga, a ja nie mam pestek do niczego. No to tu jest akacz jeszcze. Jamo. No ładnie. A model infielda jest? Nie wiem, chyba jest. Sprawdzę. O kurde, to jest wszystko. Ja bym na waszym miejscu bym uważał, bo to zaraz mogą te śmiecie wrócić. Po co? A no nie wiem, no. Nujmy się lepiej. Żeby nikt noś... Zbierajcie wszystko, ja wziąłem dwa kojoty. Zbierzcie sobie plecaki i odnosimy to. Już, czekaj. Ty. Kojot ma 28? Nie. Jakim cudem? Wziąłem sobie kamopaka. Daj mi roka. Oto ja wezmę zwykłego. Czekaj, gili. A broń jakąś też mogę wziąć? Czekaj, bo jeszcze trzeba te plecaki pozbierać, no kurna. Nie, bo bym wziął kałasza albo jakiś karabin szybkostrzelny. Ech. Mapę ja chcę. Byleby tu teraz nie popadać. Sergio, tylko się nie zjeb. To jest PKM, czy tam RPK. Oho. Przestań to gadać, bo to kurwa na nagraniu będzie, jak tak... O. Po co ja wziął... Makarow wezmę, bo Makarow ma więcej ammo. Macie jakieś picie? Kogo stał niebie na typ i nazywa się Ron i chce wejść na dach. O kurde. Zostaw, obserwuj go, nie strzelaj.
Może tam jest namiot. Ale gdzie wy to widzicie? Wy macie CZ-ki, więc... O, widzę go. Typowo. Ej, go... cofnijcie się trochę. Tam będzie namiot, chłopaki. On wie, że tam jest namiot. Ola. Czekajcie, ja się z nim rozprawię. Nie, no nie idź, może tam mają namiot, a ty co? Gdzie on się schował? Daleko nie uciekł, bo mamy go wszędzie na widoku, nie? Tak. Może nie, wie... bo obserwują go, żeby zobaczyć, czy on przypadkiem namiotu nie ma. Kurde, nie wchodźcie w drogę. Iść tam po niego? Może on siedzi w namiocie teraz. On jest tutaj. Gdzie? No tu pod nami. Pod nami jest Wolf, a tam biegał LOL. Biegnie. Na tą drugą stronę, zobacz. Nie biegnij za nim. Ale jak on podniesie coś i nas zabije? My mamy serce na niego widok. Widzę. Wylajcie tego Wolfa. Gdzie on poszedł? Tam za na górę. Górkę. No, za pod górką, tak mówię. Kurwa, bo jak on tu ma namiot i on mi teraz wyjmie broń... Ma na 100% tu namiot, mają tu namioty jeszcze. Kurwa. Dawaj. Bierzcie tego Wolfa, gdzie on kurwa poszedł? No się skrył. Coś mi tu nie pasuje, gdzieś pod Ghostownem biega LOL, ale nie wiem gdzie on jest. Pod Ghostownem, obserwuję. No tutaj go widziałem i tu gdzieś mi zniknął. No tu gdzieś biegał tam przy tym domku, próbował wskoczyć. To ja spadłem. A gdzie on jest, to ja nie wiem. Widzę. To ty, Archaik, Boże, co ty robisz? Może on w tym budynku ma namiot? Obserwuję dalej Ghostowna, pilnuję Ghostowna. Gdzie on kurwa poszedł śmieć? Daleko nie mógł iść. Właśnie. A jakby biegnie tu zemką, czyli gdzieś ma namiot. Ja myślę, że to bardzo prawdopodobne. Kurde, będzie ciężko. Nie będzie ciężko. Mówiłem, żeby od razu ich zabijać. Nie. No ale jak oni... Wiemy, w którą stronę się kierował, to możemy wiedzieć, gdzie ma namiot. No to ty skibany. Jest to! Wyście już wszyscy poszli? Gdzie? Gdzie dokładnie, Archo? Pode mną. Pode mną idzie w stronę opuszczonego. To ja, chyba. Ucieka Wolf. To Wolf ucieka. Widzę cię. Widzę go. Gonię go. Kurde! Fucking shit. Ucieka cały czas. Fuck. LOL mnie bije. Fucking shit. Czego cię bije? Żebyś wiedział, że złoma. Ktoś za mną biegnie, żeby go dopaść, tego wolę. Ja. On poszedł teraz w stronę miasteczka, w stronę kurczaka. Fuck. Aż za szybko zapierdala, żebym go złapał. Ja musiałem go trafić jeszcze raz. Walę tą beczkę. Widzę go chyba. 4K mam tylko. Fucking shit. Szukaj tego kurwa Wolfa. A gdzie Sergio? I gdzie kurwa ten drugi? Gdzie LOL? A LOL był w Ghostownie. I mu uciekłem. A wziął ktoś w ogóle AK z namiotu? Aha. Kurde, ja tylko wziąłem SVD. I ammo. Jedno. Tylko. Fuck. To chyba się wrócę, wiesz? I wezmę. Do kogo ty, Archo, strzelałeś? Zombie. Wrócę się i wezmę tego kałasza. No ja bym na twoim miejscu, wrócił się tam. On musiał spierdolić gdzieś, albo nas wyminąć ładnie. Kurde, robi się coraz ciemniej. No to dobrze. To zaraz akurat można kończyć. No, a mnie już się hapsy kończą, a pić jeszcze muszę. A jest tu niedaleko rzeka, to się napije i... Nie ma tego Wolfa tutaj. Chyba zrobił kółko i nas wykrążył. Kurde. Wracamy się tam. Dobra, jest tutaj most.
Napełniamy i pij mi to. Macie apteczkę? Nie, ale mi też by się. W tej szopie jest namiot. W tej szopie? Jak chuj typ się za nią schował. Tak, zgadza się, Sergio. Ja widziałem, jak on tam biegał. Nie wiem, czy tymczasowy, w każdym razie musimy zabić jeszcze raz tego Lola i tego. Dobra, biorę tego kałasza. Jestem w szopie, jestem na gustawnie. Gdzie jest ta szopa? Ciemno. Fuck. Dobra, ciemno się zrobiło. Dobra, mam kałasza w łapie. Okej, dobra, ja teraz widzę więcej zdecydowanie. A coś jeszcze wziąć? Nie, no, najważniejsze, żeby tylko kałasza było, żeby kałasza nie podniósł. No to już mam kałasza. Gdzie mam teraz uciekać? O kurde, ciemno się robi. Ale mam za to chyba tego, gogle. Jak się je włącza? Jakie szopie, Sergio? Jak nie wiem, jeśli masz gogle. O, jest N, dobra, działa. Okej. Okay. A, no i po prostu dzisiaj będzie wykokszony odcinek. Nie ma co. Może ja dzisiaj nie zabijałem wyczynowo, ale... Nie, no poza odcinkiem ci szło. No poza. 5 kili czy 4? No, dzisiaj ogólnie to 5. No. Ale jestem... To w większości świeżaki. Jestem na ghost townie. Widzę cię, tu jest Skorpio. Okej. No widzę was. I oni spierdolili. Tu musi być jakiś bóg czy coś. Ale gówno widzę. No i jak coś... Czekaj, kto to? Pillbox, okej. On tu skakał, nie? Tak, no, tutaj skakał. Tu próbował. Tu gdzieś skakał. Gdzie ten namiot? Nie rozumiem. Co? Na kościele nic nie ma. Znaczy nie wiem, czy to kościół, czy to nie wiem, co to jest. Może on od boku tu wie. Nie. Przecież tam teraz wskoczyłem i gówno. No tu nikogo nie widzę. To strzela? Ja. Kogo? Zombiaka? Nie, tu strzeliłem tak, ale nie ma tego typa, kurwa. Świetnie. On musi nas widzieć na 100% teraz, śmieć. No, tylko dziwne, że nas jeszcze nie powystrzelał. A wiesz, co jest najlepsze, że w tym budynku nie ma żadnego typa. No może uciekamy stąd, przeszukamy, weźmiemy jeszcze resztę tego... Alkohol, weź tym, przybliżając, sprawdzaj ten bóg, ten budynek. Czekaj. Serdysio, to... pillbox, dobra, pilnujecie. Góry. Może on się wyglogował? Nie, on jest cały czas. Widzę tam do Serdyzia. Ale kurde, ładnie. Nic tu nie ma w tym budynku. No właśnie, to jest najgorsze. Ale to był inny typo. To musiał być LOL i Wolf. Jeszcze teraz czekamy, żeby Wolf. To gdzie w takim razie LOL pobiegł? Może Areją? Ale fajnie się widzi teraz przez ten okulary. Godlej się zalogował. Ma ktoś coś do picia? Mam. Wolf nam zniknął przy tym, przy to kurczaku. To chodź do mnie na górę i ci wyrzucę. Ja bym obserwował jeszcze tutaj, sprawdził czy ta góra, czy coś. Dobra, stój. Oła, tu mniej więcej wyrzucę. Ale akcja, a ja mam przez lagi, mam Zeza i nie trafiłem go ani razu. Dobra, wyrzuciłem tu, chodź. I oddasz. Nie. Tu gdzie celuję, z pistola. O, było. No. Wypij i oddaj. Emanierka, już emanierka. Dzięki. Waliłem. Jaka zaluka? Zalutka. Zalutka. A ta zalutka. Siemano, on tu gdzieś jest. To nie jest tak, że się wyparowujesz i cię nie ma. No, może zabić kurde z zaskoczenia. Skipany. Nie wiem, może sprawdzić te góry, co?
Ja bez zooma widzę, kto biega po duchu do cmentarza. Może sprawdzić inne góry tutaj wokół Ghosttowna. Nie ma nikogo. O, widzę kogoś. Obserwujcie, ja wezmę kałasza. Założę i idę atakować każdą górę. Aż nie znajdę. Zabiłem Lola. Ładnie. Nice. To pięknie. Gdzieś nice one. Gdzieś. Ma ktoś one. Apteczkę albo bloodbaga? No nie. Właśnie. Kurde. To ja idę do tego, Fort Carson. Ja, jak on już prawie full. Dostałem! Gdzie strzela? Gdzie dokładnie? Za mną, za nami. Padnę zaraz. Za nami, szybko. Tam gdzie namioty, plecy. A te tam gdzie byliśmy z Sergiem? Tam gdzie byliśmy chłopakiem 1014. Kurde. Szybko bombę działka zbierał. Fuck. To był... Nie wiem kto. Może któryś z tych Tegiera. Albo ten Dale. Nie wiem, nie. No tak, to musiał być Dale albo ktoś. No nieważne, no idźcie tam szybko zobaczyć. Tam gdzie... Który namiot? Tam gdzie namioty... Ten namiot znalazł Sergio. Gdzieś tam był typ, musiał być. Ja dostawałem plecy. Nie widzę go. To jest tylko M1014. Ale z mojego ciała będzie 60 ługa jeszcze. Chłopaki, szybko. Kurde no, muszę mieć... Padłeś na tej górce, tak? Tak, na górce, patrzyłem widzę. Się na Ghosttowna. Sergio tam biega i spadł. Gdzie biegniesz, Sergio? Do mnie biegnie. To ja jestem. Uważajcie, bo... Widzę idzie... go! A nie, to Skorpio. To my jesteśmy Skorpio na tej kudce. Widzę Serdyzia. Żeby ciała nie zebrał, żeby tylko nie zebrał ciała. Idę za wami. Sergio go chyba widzi. Biegnie jak taka suka tam. A bo to był wolf śmieć, tylko że ja się wykrwawiłem właściwie. Nie zdążyłem się zabandażować. A widziałem go śmiecia. Chował się gdzieś na namiocie. Na tym swoim. Zabity. Nice. Kto go zabił? Nie wiem. Może Sergio? Co? Niemożliwe. Nie. Nie? To nie był Wolf. Jakiś inny. To był, musiał być Wolf, no bo kto inny tam przyszedł? Prawdzie w ogóle, czy moje ciało jest pełne? A gdzie masz to ciało? Ty. No leżałem tam na górkach. Jak się patrzysz na tego tam niedaleko tego namiotu. Aha, tam gdzie wziąłem te SVD. Okay. Jakiś Artem został, widzę to ciało chyba. Artem zabity. A nie wiem kto. Może to Dale mnie ścisnął. Nie, no bo mówię, że ja się wykrwawiłem. A może Wolf się zjebał skądś? To wszystko Korpio jest... biegł. Tak, sprawdzam tam po prostu, czy coś nie zostało zabrane jeszcze. Faktem. CZK, OK, To było tylko M1014 i zacząłem dostawać i... Ja i tak miałem strasznie mało krwi, a to były plecy. Ja się patrzyłem... Sergio, jak widzę, jakby ktoś biegł koło budynku na Ghosttownie. Koło budynku? Którego? Naprzeciwko cmentarza. Dokładnie jest budynek. I jakby ktoś tam biegał. Ale to nie, to mi się wydaje tylko. Może zombiak, nie wiem. Nie, zombie się tu nie respią. Aha, to... Niemożliwe, że to parcha. Komuś na pewno wyrwał. Ale skąd to nikt nie wie. Widzę Skorpia. Tak, zmieniam pozycję. Skorpio, weź dla mnie AK, bo ja nie mam już... Ale ja kurna dostałem plecy. To ci dam. Po prostu oko i cała moja jakie mam. Skorpio biegnie.
Chyba, że Maciusz ma taki dobry komputer. Ja dostałem plecy. To były maksymalne muszę plecy. Muszę uważać, bo ten LOL mnie potrafił zaskoczyć. Ale... Plecy? Plecy? O kurde. Ej, ej, ej. Z tego co wiem, jak jest namiot. I widzę LOLa, jak lutuje namiot. Który? Ten, gdzie byłeś przed chwilą. Oni są za tą górką, stary. Za tą górką, gdzie jest namiot, obydwaj. Miał Akaszka, to mi ich ścisnął. Emkę masz. Czekaj. Nie mam już, bo LOLa przecież zabiłem. To zobaczcie, Wałga jest w moim ciele, Aug. No ale właśnie on tam jest, LOL. No świetnie. Nie wiem, gdzie jest Sergio. Ale on cię zebrał. Sergio będzie pewno plecy im robił. Kurwa, no to nice one. Żadnej CZ-y, nic. I ja mam CZ-tę. No to właśnie... czemu nie strzelałeś? No wyrwał ode mnie. No to już mamy po akcji. Ale on nie wziął nic z tego namiotu. A Skorpio wziął twojego auga, z twojego ciała. Nie. Jak nie? Nie mam, już nie mam żadnego auga. Nawet pokazuję na eku, żeby nie było. Brawo! Mówię wyraźnie, lutujcie, sprawdźcie moje ciało. Ale bo ja nawet nie widziałem, gdzieś ty zginął. Mówię wyraźnie, to oni ćwiczą, oni głusi. To ja też twojego ciała nie widzę nawet. Na tej, przy namiotach, tak? I tam jest tak, pusto. No. No na górce stałem, no niedaleko tego namiotu, kurwa. Skorpio, gdzie jesteś? To zrespili? Idę szukać ich tam właśnie, gdzie się ich widział skibany. A ja nie mam broni. Jest w ogóle? Jak... W ogóle. To przyjdź tam, gdzie jest ten namiot, to ci dam tego kałasza. No tak, tylko że na tym namiocie jest LOL. Nie widzę. Za górką. Czekaj. A co ci się stało? Nie widzę go. Nie ma go, nie widzę za tą górką, nie wiem. Dobra, zabity. Zabiłeś go? Tak. Co jest, kurwa? Ja idę zobaczyć tamte ciało Archola. Trzy pestki do M-ki i to wszystko. Dobra. Na tej górce Archol padł. I ty kurde. A teraz gdzie jest to twoje ciało? No tu leży, nie widzisz? Idę tam skibany. No i wszystko jest. I dam ci jeszcze tego kałasza. Coś tu widziałem. Ktoś już tu biegał. Nie wiem gdzie dokładnie. Uciekamy? Dać ci tego teraz kałasza? I on dostał plecy. Nie wiem, zjeżdżamy stąd. Okej. Okay. Macie biegnie. Mojego ługa? Gdzie skibany? Tak, mam dla ciebie. Wszystko wziąłem. Gdzieś to może skibany. Tutaj, dawaj AK, czy ja mu oddam auga. Już, masz... Teraz stąd zdupcać zaraz i wziąć to wszystko. Już wyrzucam i... ammo do kałasza, 28 jest tylko. Nieważne ile. Okej. Okay. Ja auga miałem 60. No, masz 63 dokładnie. A wyrzuciłeś teraz? Było. Zbieraj się. Już się zbieram. Pilnujemy. A co ze Sergiem? Jak on do wody wpadł? Widziałem kogoś. Gdzie? Przy Ghost Townie. Sergio to jest. Serdyzio? Alt i strzałka w górę zbieracie szybciej itemy. Gdzie chodź. Tego auga mi wyjebałeś? Chodź tu. Kurde, mam 1000 krwi, potrzebuję lootbaga, czegokolwiek. Tu, widzisz mnie? Chodź. Jestem przy tym budynku. Przy kościele. O, biegnie tu. Sergio, biegnie za nim Archol, a tam się chowa ten. A? Wiecie co, lepiej będzie jak ja pójdę do Fort Carson. Tam chyba nie. Po dawaj SVD, dawaj SVD. To dawaj SVD. To już oddaję. Give me SVD. Już i ammo też oddam. Od razu całe.
Ale gdzie ty te pestki wywaliłeś? Tutaj, tu wszystko jest. A co ja żem podniósł? No dobrze, SVD. Ile było tych pestek? Jeszcze dwie są pestki. Nie. Tutaj leżą. Dobra, to... Jest. Tutaj. A tu jest jedna? No i kawałek, no... I tu jest druga. Idziemy stąd. Macie, ale to do Fort Carson, pójdziemy i tam skończymy. Bo muszę... Ja bym tutaj jeszcze kurwa wrócił. Ale to już poza. Teraz no idziemy do Fort Carson. Bo i tak jeszcze musimy odnieść item. To idźcie za mną, bo ja jako jedyny zbieraliście mam cały... Zebraliście cały ten? Nie. Nie. To może byście tak łaskawie zebrali. No właśnie. To wy zbierzcie, no, to wy zbierzcie, bo ja zaraz mogę paść. Idę do Fort Carson. Gdzie był ten namiot? Tutaj, tak? Gdzie on był? Dobra, idźcie za mną. Po tej stronie gdzieś. Koło wiatraka. No, koło wiatraka, to ta strona. Dobra, to wy macie największe na plecaki? Nie, ja mam... Nie mam CT. Ja mam 34 sloty. A, bo Kojota jednego wziąłeś ode mnie, dobra. Ważne, dobra, to ja sobie założę tego Kojota. No to wy zbieracie to wszystko, ja idę już do Fort Carson. To się oszczędzę. Dobra, zbierajcie to wszystko i strzelamy stąd póki. A gdzie to było? Ja nie pamiętam, ja nawet do niego nie zaglądałem. Idź w stronę wiatraka. Jak ktoś tu jest przy tym namiocie. To ja jestem chyba, nie? Jak w tym namiocie już nie ma nic praktycznie. Dobra, to się spotkamy w Fort Carson i kończymy to. Nic. Bo może Serdyzio, on. Serdyzio może wziął wszystko. Chyba. Dobra. Dobra, to idźcie do Fort Carson. O nie. Rytmy Snoop Dogga. Normalnie teraz widzę w 3D, jak mam 1000 HP. Wreszcie. No idziemy do Fort Carson. Tak, no. I kończymy tam. Się jakoś ustawimy. Ja nie dojdę chyba. Oj, o, tak, i jeszcze jest backup, no to tym lepiej. O, świetnie. No to fajnie właśnie. Helikrasz się zrespił przed Areą. To wy już nie zbierzecie. Nie chcę nic mówić. Ktoś może mnie osłonić? Pierwszy będzie Skuban. Czemu go nie osłaniać? Osłaniajcie Archaika, ja dalej biegnę do Fort Carson. O, SV... Jo! Arkul! Odejdź. Zbiorę go. Poszedł. Co tam masz? Nie zgadniesz. SVK. Bierz MK48. O kurde. Mam 100 pestek. O, w dupę. To macie naprawdę fuksa. Te krowy! To bierzcie te krówki. I ja mam pestki do mnie. SVD Amo jeszcze 20. Pięknie, pięknie. Jak najlepiej. Dawaj. On wziął, dobra. Ściskamy stąd. To idźcie do Fort Carson, ja już dobra, ściskamy stąd. Nice one. No i pięknie. No, ja 240 i MK48. Takie helikrasze to ja uwielbiam, dwa helikrasze na nagraniu. Znaczy jedny... ja tego nie nagrałem, przykro mi bardzo. No bo dobra, ja ale biegnę no. cały czas do Fort Carson. Widzisz? A patrz, 24 osoby. Ogólnie to... Może jakieś tak podsumowanie? Myślę, no to całkiem niezły odcinek. Zojebaliśmy śmiecią namiot. Po tym update'cie to nawet byłyby już lepsze sezony, więc może tym update'em zapoczątkujemy 11 sezon. Albo będziemy... A po co? Kontynuuj po prostu ten sezon, bo to bez sensu robić jakieś co chwilę jakieś 20 nowych sezonów. LOL wyszedł. Ale fajnie, fajny jest interfejs jak zakładasz Google'a. No. Ogólnie to, no co, no będzie jeszcze jeden update, przypuszczam, odnośnie LS-a, bo coś widziałem, że mało w LS-ie jest zmienionych rzeczy. No i w ogóle mało jakichś możliwe, że akcji będzie, jest. Możliwe, że będzie dodana jeszcze szkoła. O, jest apteczka nawet, to się nie mam co martwić. No i pewnie kilka innych rzeczy jeszcze zostanie dodanych, myślę, że niedługo. Ten, masz te ambo do krów? Tak. Dobra, biorę te dwie apteczki. Ile masz do N240? Setkę. Plus bugi też. A do 48 66. Dobra. A co jeszcze mogę wziąć? No i odzyskane w sumie to co dzisiaj straciłem. No
to widzisz. Ja miałem MK48. Każdy skorzystał. No. Praktycznie. Daliśmy. Nawet dobrze. SVD, miałem SVD. Czekam na was przy szpitalu w Fort Carson i tu po prostu się pożegnamy. Wezmę wszystkie apteczki przy okazji, jak je zmieszczę. No, jedną mi oddasz. Okej. Ja też będę właściwie kończył grę na rusku teraz przy szpitalu. Okej, to każdy. A nie lepiej się ruszyć gdzieś? Nie, ja dam ci te krowy jak chcesz, bo ja chcę jeszcze zagrać te meczyka we FIFA. A właśnie, no to jak... właśnie, o, to przecież zaraz, po odcinku jeszcze, po odcinku z MTA Senegal. No właśnie, Senegal, cały czas... Senegal jest tutaj. Senegal zakrzycz. Senegal zakrzycz. A. Dobra, żyje. Wioska się z niego cieszy. Wioska się cieszy, że król Senegalu wrócił. Tak. Możesz mu przekazać, że kupiłem dwóch nowych Senegalczyków, którzy są powiedział, w cholerę szybcy. Powiedział, że kupił... Mówi, że kupił dwóch Senegalczyków nowych. Którzy ja są szybcy. Jeden akurat jest z ligi francuskiej. No. Dobra, to tego, to... Daj mi, ale przyjdźcie tu. Zaczekajcie na mnie. Czekam na mnie przy szpitalu. Okej, okay, przyszedł jeden. Już biegnie. O, koza! Dobra, nieważne, koza, nieważne, nieważne. Wiecie, kim ja jestem? Dobra, chodź tu. Czekaj. Daj apteczkę. A już, wyrzucam ci. O, masz tutaj jedną. Tu jest. A patrz! O Boże. Tu, gdzie stoję, mniej więcej. Tu. Mordiernik. No kurde, bierz tą apteczkę, bo ci łeb strzelę. No ale nie mam... Nie masz to... miejsca? Tak. To nie wpiszcie, wpiszcie wszyscy ukośnik. Go, podkreśnik, peace. Peace. Aha. O, można już szczać. O, to ładnie. To nowy update szczania. Kto mi apteczkę zwinął? Już, czekaj, biorę ci z powrotem. No, Macku przyszedł, nie wierzę. Tyle akcji była, a teraz on przychodzi. Sorry. Dobra, to tu już się żegnamy. Dziękuję bardzo. Odcinek normalnie przefantastyczny. Myślę, że następne będą jeszcze lepsze. No i pozdrowienia. Poczekajcie, tak. Poczekajcie. Na razie. No. Wieczór, witamy w senegalskiej hordzie. Ostatnie dwa upgrade'y, jakie dokonałem, to na prawym pomocy, no można powiedzieć nawet już prawe skrzydło i na lewej pomocy defensywnej bodajże. Wy tam żyjecie? No, żyjemy, żyjemy. Okej, to dzisiaj zagra Kujate, który w tamtym tygodniu strzelił epickiego gola w West Ham bodajże, które zremisowało z Manchesterem United. I zobaczymy, jak on będzie działał na środkowej pomocy defensywnej. Jest też w informie, takim bardzo czarnym, maziowym informie, ale zbyt drogi, mniejsza z tym. To nie wiem, możemy w sumie zaryzykować i zacząć grę. Jakie koszuleczki? A właśnie, koszuleczki muszę wziąć. Może babcia Barcelona albo ciocia Madryt, które lepsze będą. Ciocia Madryt może tym razem. A dobra, to pedalskie czy takie niebiańskie? No, mogą być pedalskie. Okej, to będę musiał tylko je założyć i będzie można już wyszukać takiego ofensywnego gnoja. Już tu zakładamy, a podstawowe, a wezmę z Barcy. Tak, bo jeszcze będziecie podglądać, jakie mam koszulki. I teraz muszę chwilę poczekać, bo ta FIFA jest taka magiczna, że klikam w sezony online i muszę czekać chyba 20 sekund, bo kurde, jest niedorozwinięta umysłowo. Aha, i ci, co mają 15, to pewnie już wiedzą, że są winter upgrade'y piłkarzy. Link gdzieś tam może jeszcze wsypię w opisie albo w adnotacji. Nie wiem, tam mi podeślesz wtedy. Okej. Chyba dam Dembaba jeszcze na atak. Albo nie, niech będzie na razie tylko. Dembaba!
A w sumie dam go za info. Dobra. Okej. To wszystko jest. Myślę, że są zwarci gotowi. Aha. Kurde, temu jeszcze nie ustawiłem formacji. Dobra, w dupę z tym. Niech będzie miał też iść z grania. Zaryzykuję. Najwyżej potem mu ustawię. Nie wiem, jak przegram ten mecz, to zagramy najwyżej jeszcze jeden. Okej, to teraz Ciocia Madryt w pedalskim stylu. Ty, koleś ma koszuleczki w serduszka. O, w dupę. Powinieneś takie mieć. Kurde, muszę je znaleźć. Koleś się nazywa Kupa w dupie. Oj, ma Hazarda. Staridża, Lukaku, Walcott, Ezil. Kurde, Ezila mi brakuje. Juan Mata. Na 50 Greya. O, ma Piotrusia Czecha. Ma Piotrusia Czecha. No, będzie ciężko ogólnie. Koleś ma chyba z 800 meczy rozegranych niecałe. Kurde, bój się mojego czarnego teamu. Raz już widzisz. Kurde, pedalskie koszulki kontra serduszka, ja pieprzę. No już nie wiem co gorsze, Kupa w dupie. Ciekawie, ciekawie, nie dość, że z Polakiem gram, to jeszcze to nagrywam. O Boże. Pedalskie koszulki kontra serduszka. Hello guys, proszę. No, no on jeszcze nie przewija cutscenek, co za gnój. Przewijaj to! No właśnie! A Szpakowskiego wyciszyłem i tak, więc nie będzie mi tu przeszkadzał. No nie, Van Persiego jeszcze ma kompanego na ławce. No nie wierzę. No, chwali się Hazardem, zobaczymy. Zobaczymy, który będzie lepszy. O, koleś jeszcze ma lagi. Jakby tego mało było. No to nice, to ty chyba ze mną grasz. Tak, chciałbyś. No nie sądzę, żebym z tobą grał, ale okej. Dobra, pierwszy zaczynam. Muszę przetrzymać trochę piłkę, żeby go trochę wkurzyć. Dobra. Senegal się trzyma na razie przy piłce i już ją stracił. O, ty, kolesiawczy! No to... To wygrałem już ten mecz. Czy to wykorzysta? Jest, on auty i śmieje się, jeszcze cię zjedzie. Tak jest, siódma minuta i już środkowy pomocnik ofensywny w srebrnej karcie zwykłej strzelił bramkę, piękny. Czy nie przewinę mu tej powtórki? Piotruś, kurde, jak się wyrzucił. Dobra, to mogę zaczął grać? Lol, dalej jawczy. Nie wierzę. Kurde, że tak na te ruderze podychamy. Nie wierzę, że awczy. No więc zalęguję, bo jakieś tam... No nie, no nie gadaj, że to będzie... Chyba jeszcze jeden mecz będę musiał zagrać, bo mam za łatwego... Boże, weź. Mam zbyt Daniel, łatwego przeciwnika. Za szybko stracili. Dobra, będzie teraz druga brameczka. Dobra, podanie. Nie będzie spalonego. Tu podanie następne. Strzelamy bramkę i niestety jego Czech obronił nawet z bota. Dobra, teraz tak, jakby tu wyrzucić tą piłkę? Ale... Niech ktoś tam przyjdzie, no. Ale gówno, muszę wyrzucić tak tą piłkę, bo inaczej powiedz, się że... Strata piłki nieudane, dogranie no nie, na nie, no nie wierzę, koleś w ogóle niestety, nie gra. Niestety, fan page schodzi na psy. Strzelaj! Takie ładne rudy wrzucić. Dobra, mam... Ty, zaczął grać, dobra, zaczął grać. Panowie, zaczął grać. Stracili piłkę. No to nie jest rude. Zaczął grać. Przegrasz. Nie przegram. Na razie jest 1-0 i mnie sfaulował. Nie, z 36 metra w życiu nie strzelę. Nie strzelę z 36 metra. Zrobię co najwyżej dośrodkowanie. Zatrzymany atak. No i strata piłki. Czy to wykorzysta? Kurde, nie ma 2-0, ale jest rzut rożny. Kingsley. I za chwilę rozpoczną. Bambuski dzisiaj pracują. Jesteście? I 2-0 z główeczki, z rzutu rożnego. Pięknie, sanki strzeliły.
Tak się nazywa komuś sam. Ale główeczka siadła. Oj, Piotruś, dzisiaj się nie stara. Bramka nie do obrony. Obrońcy. Koleś to się musi ze mnie śmiać, że go takim składem rozkładam. No i tak powinieneś robić. Senegal musi wygrać. Dokładnie, już wygrywa 2 do 0, więc spokojnie, nie martwcie się. Daniel Staric. Jak nie wygra, to wpierdol. Ale koleś ma teraz lagi i to przy siarczyste. No nie wierzę, 2-1. Ezilem strzelił. A mój bramkarz tu nawet nic nie zrobił. Myślę, że mówiłem, do tego strzału w powtórce nasz. O nie, o nie. Co powiedziałem? Chyba, że powiemy, cicho bądź. Cicho bądź, bo zaraz zremisuje. Powtarzam się. No zastanawia się, czy nie strzelać. Cicho, bo zaraz zremisuje. No nie tego zwycięskim pojedynkiem. Strata piłki. No nie wierzę, co ten gnoj odczynił. Nie, ja mu teraz nie mogę pozwolić. Wezmę jeszcze super defensywny chyba zaraz. Szkoda, ładnie to wyglądało, ale za krótkie było to podanie. Dembaba. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Nie wiem. Skutecznie odzyskał. Faktycznie dobra interwencja. Mata. No i udało się odzyskać piłkę. No kurde, co ty Dembaba robisz? A koleś jeszcze ma lagi, to mnie wkurza. No biegnij za tą piłką, idioto, czarna. Ujno za dym. Jest na razie 2-1, ale to może się dla mnie jeszcze... No zaraz będzie minus 2. Ty minus 2. Fuuuuk. Idzie mi z tą piłką. Lag jest faulował i jeszcze sędzia nie śmiał zagwizdać. O, 2-1. Kurde, musiał mi strzelić tym językiem. Minimalne zmiany robimy, panie Szpakowski. Przecież myślałem, że go wyciszyłem. Kogo wyciszyłeś? No Szpakowskiego, a on dalej mówi. Pysk Szpakowski! Dobra, robimy tu małą zmianę. Chodź tu, Kamara. Byłeś lepszy. O, puścimy jeszcze takiego kolesia, co ma... Puścimy jeszcze takiego kolesia, co ma kutasa na czole. I nie wiem co jeszcze. Dobra, wszystko na razie. Na razie takie dwie ofensywne zmiany. Jesteście? A, nie ma ich, kurde, owczą. Zobaczymy na boisku dwóch nowych graczy. Dobra, pięknie. Brat Kamara wszedł, brat bramkarza i koleś, co ma kutasa z tyłu głowy. Ale szybki, poważnie mówię. Weźmy trochę taki defensywny, bo koleś naprawdę atakuje mocno. Nie gadaj, że znowu ławczy. Sędzia. Dobra, właśnie zaczął grać. Drugą połowę. Zaczął grać. Nie pokona mojego bambusowego składu. Nie ma mowy. Dobra, nie pozycja się do oddania strzału. Ależ akcja. Czy to uderzenie w stronę bramki? Uderzenie głową. Obronił to. O, w dupę. Nie wierzę. No biegnij. No fuk. Dobra, ładnie. Biegnij, biegnij. Kutas. Biegnie. Kutas. Dośrodkuj. Akcja zatrzymana. Zrąbana akcja. To totalnie. Jak on to podał? Theo Walcott. O, w dupę. O, nieźle będzie z tego bramka. Będzie z tego bramka, nie ma z tego bramki. Może będzie rzut rożny, chyba że dobiegnie do piłki i dośrodkuje. Brawo, skutecznie. Nie ma! I pudło. Fucking shit. A było blisko. Strata w ataku. Dobra, biegnij. I strzelaj! No kurde, znowu to obronił. Co ten Piotrek robi? Co to? Ładnie, ładna kosa. I pudło. Fuck. Kolejne pudło Senegalczyka. Z kutasem z tyłu głowy. Dobra, będzie. Fuck, no znowu mi ukradł piłkę, no i wiesz, że już miałem kilka dobrych sytuacji na gola. Niestety wszystkie stracone.
Dobrze, ale teraz możemy spróbować. A takie zagrania często kończą się utratą piłki. Co? Musisz dać radę. Wiem. Jest okazja. No nie wierzę, słupek. No kurde, co on robi? Zaraz zmienię napastnika, bo się wkurzę. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Daniel Staric. A taki słupek to się może zemścić. Weź to broni. Pięknie Senegal, ładnie bronicie. Banany dostaniecie wszyscy, po kawałku. Tracą piłkę. Mata. Fuk. Co się w kiwki bawisz? Co się w kiwki bawisz? Idź! O kurde. No i zremisował w 80 minucie znowu Ezilem. No mnie szlak weźmie. No nie mogę. I to się zemściło. To się zemściło. Szczęśliwie. Troszkę wyżej, nie byłoby gola. Cich. Można jaki spalony! Z dalekiej podróży. No mnie już nerwy biorą. Nie mogę tego przegrać. Wysoko, a teraz doprowadzają do remisu. Nie wolno ci przegrać. No jest remis. Spalony. Nie miałem w tak będzie. Niewiele do końca, tylko 5 minut. Nie ma rozstrzygnięcia w tym spotkaniu. Tyle sytuacji i jedna się skończyła nawet słupkiem. Ma wybór w tej akcji. O fuck. Zaraz będzie nieźle. Nie udało się. Spudłował słupek, Boże. Boże, niech chociaż już będzie ten remis. Bo wiem, że tego nie nadrobię. O, idiota z kutasem z tyłu głowy nie złapał tej piłki dobrze. Chyba, że teraz mu się zachce. Przelobuj! Strzelaj! No nie! Na pusto mnie trafić. Boże, który to? Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do... Zamorduje! I to już koniec. Kurde, remis. 13 strzałów miałem, z tego 6 celnych. Boże, nie. Jeszcze jeden mecz. Jeszcze jeden meczyk. I teraz pójdę w babci Barcelony. Tylko nie te pedalskie, tylko te zwykłe. Nie wierzę, no ja po prostu nie wierzę. Chodź tu, Kamara. Zostań już tu Kujatę, jak tak bardzo chcesz. No nie wiem, kurde. Ale jestem wściekły. I to w cholerę. Jesteście? Tak, jesteśmy cały czas, słucham. Się skończyło to remisem. Tak bardzo. Chodź tu Diop na defensywę, Kujaty już nie zabrał. To R15. Dobra, jedziemy z kolejnym meczem. Solo R15. Jedziemy z kolejnym no meczem. No tak, no to kurwa R15. Może teraz mi się uda wygrać? Nie wiem. O kurwa, to jest R15, tylko kurwa z innym celownikiem. Koleś ma koszuleczki i herb z Chelsea. Mogę się bać. No, na twoim... ma koleś Lacazette, on ma całą Francję. I Lacazette w informie. Kurde. Mol. Ja bym wiesz czego postrzelał? Jezu, ale czemu? Czemu ten Senegal się mnie nie słuchał? No bo mówiłem, że masz ich karmić. No to karmiałem ich, jak ci... Tyle razy cię tłumaczyłem, że masz ich kurwa mać karmić. Witam Państwa, Dariusz. Dobra, teraz może to wygram. Francja kontra Senegal. Czyli mamy mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy, właściwie świata 2018. Więc Francja kontra Senegal. Ostro, nie? No. Chyba dasz radę. Pogba. Musisz dać. No, w sumie zobaczymy. Zobaczymy. Niestety nie dobiegł do piłki. Próbuje on przejąć, ale jest 3 na 1 i niestety tutaj nic się nie zdziałało. Próbuje przyjąć piłkę. O kurde, Benar. Griezmann biegnie, a to jest bardzo szybki Francuz. Zaraz mogę dostać w dupę. Kurde, samobuja bym zaraz strzelił. Widzieliście to? Znaczy, zobaczycie to. Oddaję piłkę koledze. Przecież zaraz by był samobój. W środkowej strefie boiska. No i udało się odzyskać piłkę. No i strata. No i mi zabrał piłkę, kurde. Tyle emocji jest. W tym meczu. Lacazette. Proszę Państwa, te pościgi, te wybuchy. Tak, te pościgi, te wybuchy i tak dalej.
No udało mu się uwolnić spod opieki. O kurde! No, obronił! O w dupę! Jest! Wycie pana piłeczka! Tutaj przejmiemy bez problemu. Podanie. Drugie, trzecie podanie. Pięknie akcję wyprowadza Senegal. Zaraz może strzelić bramkę. Niestety został odepchnięty i akcja została przerwana. Niestety tak to boli w cholerę, że zaraz mogę dostać od Francji w dupę. Dobrze, rozejrzał się. Ma do kogo zagrać. On z PKN to byś miał. O, czy to wykorzysta? Uderzenie? Odbił piłkę. Bardzo udanie. Kurde, ten brązowy bramkarz teraz broni. O kurde. Lacazette. Muszę uważać na Lacazette najbardziej. No trafił. Jest, obronił bramkarz trzy razy. Brązowy bramkarz to obronił. I idziemy po akcję. Znaczy po zwycięstwo. No, jestem pewien. Biegnij! Będzie strzelał! Zbudował! No nie! No nie wierzę, zaraz zrobię zmianę. Zbyt spektakularną bramkę. Trzeba było po ograniu obrońców. Kurde, co oni dzisiaj. Nie wierzę. Dobrze, ściąga obrońców. Faul? Nie, nie zaliczył. Dostrzegł partnera. Uderza. Kurde, obronił to! Fucking shit! Fucking shit, obronił to. Nie wierzę. Ja, wy też nie, ale musicie. Kurde, nie działaj mi na kiwki i na nerwy też. O kurde, jego obrońca to obronił, nie wierzę. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Tak się rzucił. Dobra. Pięknie. Rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Oddaje strzał. Pięknie, niedobrze. Jeszcze akcja trwa nadal. I podanie niestety. Idziemy po akcję. Kamara biegnie i zaraz straci piłkę. Już stracił piłkę niestety. Kolejny raz. O kurde, ale się przepchnął. Zrobimy jakąś akcję. Może dośrodkujemy za chwilę. I niedośrodkowane, bo przejęte. Kurde, no. No i jest 0-0, nie wierzę. Francja kontra Senegal 0-0. Wynik do przerwy nie. Niestety taka prawda. Robimy zmiany i muszę znowu dodać kolesia z kutasem z tyłu głowy. I tym razem zejdzie Inform. Tak zrobię. Jak już Informa puścisz, to nie wpuścisz, to... Dobra, to nie, to jednak zostawię. Puszczę kolesia z Olympique Marseille i Diouf'a. I może jeszcze... Nie, dobra, idziemy, bo zaraz mi się czas skończy przy zmianie. Okej. Okay. Zrobimy dwie zmiany znowu. Zobaczymy. Diouf może teraz zagra i Sougo. Dobra, i teraz my zaczynamy. Rozpoczęła się druga połowa. Trochę wydłużymy tutaj, żeby nam piłkę dobrze pod kontrolą wszystko mamy. Może teraz Senegal się obudzi. Mocno. Tak, musi. O kurde! Szczel to! Jest! Wreszcie! Ale się musiałem wydrzeć. Diouf! I to aż jeszcze go wpuściłem przed chwilą i strzelił bramkę. Tą akcję zaraz zobaczysz. Świetne uderzenie. O kurde. Diouf to wykorzystał, a bramkarz był już przy siatce. I to był największy błąd Hugo Lorisa. Ale jaka bramka, jeszcze od obrońcy się odbiło od spojenia i z główki. Pięknie, no ta akcja to się nie mogła inaczej zakończyć. Jedziemy po większą przewagę. Tak myślę. O ile się Francja nie obudzi. Są. Dobra, biegniemy. Pięknie Cisse w Informie, może on tu strzeli. Może on obronił. Jaka bramka! Nie wierzę. Francja rozgramia Senegal 2-0. Czy na odwrót, Senegal rozgramia Francję. No, już myślałem, że... Nie, źle sformułowałem zdanie, przepraszam. Ale jaka główka, kurde, nawet Hugo Lloris jest taki cienki, że nie obroni nawet bramki srebrnego piłkarza, no nie wierzę. 2-0 i jedziemy po więcej. Może teraz nam się uda. A, widzę, że Francja, a raczej zawodnik, który...
Bierz tą piłkę i idź. I jedziemy po więcej brameczek. Dobrze. Przejęcie w środku pola, przejęli na piłkę. Mogą zaatakować w końcu. Chyba, że są tak leniwi. O kurde, uważać. To jest najszybszy Francuz. Ten biabiany. O kurde, Cisse, biegnij, Cisse, spokojnie. Kurde, spokojnie, to już ci zabrali piłkę. Pogba, uważać na niego. Są koledzy na wolnych pozycjach. Pięknie, piłka zabrana. No i sfaulowali Senegalczycy, nie wiem dlaczego, bo pewnie już są głodni, to muszą coś zjeść. Jak Luis Suarez na mundialu po włosku. Łatwo się go roz... Pięknie, senegalski bramkarz dzisiaj normalnie zaskakuje. No i piłka w posiadaniu drużyny. Dobrze. Znowu sfaulowali, nie wiem czemu. Kurde, co wy robicie? Wiem, że już głód was napiera, ale no wytrzymajcie jeszcze te niecałe 20 minut meczowych. Dobrze, idziemy po trzecią bramkę, tak myślę. To no muszą wytrzymać. No muszą jeszcze wytrzymać. Hugo Lloris wyszedł ze swojej pozycji i musimy wykorzystać okazję. Tak też wykorzystujemy i 3-0. Diouf drugą bramkę strzela z chyba 28, może już nawet i 30 metra. Nie, to jeszcze jest nawet 25. Na pustą bramkę. Wykorzystany błąd bramkarza Hugo Llorisa i 3-0. Ale zaryzykował. Po prostu pięknie. Francja powinna się wstydzić. Oczywiście nie mówię o PSG, tylko o reprezentacji Francji. No. Dobra, pięknie. 3-0, no nie wierzę. Ten koleś to już chyba tam po drugiej stronie musi już płakać, że go czarnuchy rozgramiają. Są partnerzy obok niego. Patrz, teraz gra na kiwki, teraz gra na kiwki. Myślę, że taki sprytny. Przeciwnicy przejmują piłkę. Dobra, będzie chyba 3-0 tylko. Powstrzymali rywali, znowu może jeszcze piłkę. I 4-0, nie wiem. Jak mi się uda. Nic nie jest pewne. Aha, teraz wyciepał piłkę. Skuteczna interwencja. Może wykorzystamy kolejny błąd. Czy to wykorzysta? O kurde, ale mi piłka odskoczyła. Co on kombinuje? No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Samobuja sobie strzelił! Koleś już się załamał. Niestety, i strzela sobie prawie kolejnego samobuja bramkarzem. Co on zrobił? O tym, że stracili bramkę i dał mi rożnego. No nie wierzę. Będą mieli szansę, powiem, będą wykonywali rzut rożny. Baran. Kurde, no nie wierzę w niego. Kurde, no. Co on robi? Co ten geniusz robi? A on teraz się ze mną w berka bawi. Gra na czas. Dobra, gra na czas, bo już nie chcę, żebym mu więcej bramek wbił. Okej. Ale to nie ma znaczenia. Zwycięstwo mamy naprawdę olbrzymie. No, wręcz przeciwnie, jest czyste konto. On gra na czas, bo już koleś nic nie zrobi. Francja została zhanibiona kompletnie przez senegalskich bambusków. Dzisiaj dostaniecie na osobę 100 bananów. Kurde, na życie mi się tam do końca żywota. No i tak 4-0, pięknie. Jeszcze Hugo Lloris oddał nam bramkę. Pięknie. Świetnie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Cudowny Senegal rozpiździł Francję w 3 dupy. No to by było tyle. Za uwagę dziękuję.